Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Niedostateczny, a to jest kolejny odcinek serii Let's Play Gothic 2 Kroniki Mertany. Ostatnio wróciliśmy chyba z kopalni srebra w Wilczym Leżu, także teraz mamy tylko ponicę do kłębka. I tutaj mamy informację, że możemy poinformować lichwiarza, także jesteśmy w mieście. Jako że przebiegłem sobie tutaj chwilę i mnie zaczepił strażnik, że mam iść do Rodericha, także się udamy. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wszystkie oceny, komentarze, polubienia, subskrypcje. Dziękuję, to nic nie kosztuje, mnie motywuje do dalszego nagrywania Gothica. Także jeszcze raz dziękuję i zabierajmy się do gierki. Na początku przebiegłem sobie tam jeszcze dwie minutki po mieście zobaczyć, czy są jakieś zadania i nic nie ma. Na pewno chcę podejść do straży, do ogłoszeń, do tablicy ogłoszeń. Po co, by zobaczyć, czy są te bestie, zlecenia na bestie. Tablica ogłoszeń. Listy gończe. A, nie ma. Aha, no to trochę lipa. Myślałem, że będzie. Przybycie królewskiego wysłannika. Zobaczmy. Coś nowego. Okej. Z elitarnym oddziałem Gwardii Królewskiej. Jest to rutynowa, coroczna wizyta. Okej. Podejdźmy do Helgi. Bo też sprawdzając, czy są jakieś misje, ale wam tego nie pokazywałem. Rozstawiałem, powiedzmy, bez narywania. To tutaj była ciekawa opcja dialogowa. Nie widziałem. Patrzcie na to. To, że Alena organizuje w slumsach walki. Ale patrzcie teraz. Nie wiedziałem, że tak jest. Muszę wyczyścić tę mapę. Zakrwawiona mapę, którą znaleźliśmy w Wilczym Leżu. Jeśli ktokolwiek może ci w tym pomóc, to jest to z pewnością Ludwik. Ludwik, kartograf. Na wschód od kaplicy. Tak akurat wiem gdzie. Bo kupowaliśmy tam, jak się to nazywa, mapę kanałów. Nie wiem, czy pamiętacie. Ale tak, u niego kupowaliśmy. No ja już trochę, no tą mapę praktycznie znam na pamięć, więc... W sumie no nie do końca, ale... Nie używam mapy, no nie potrzebuję. Jest i Ludwik, witam. Potrafiłbyś oczyścić mapę? To zależy z czego. Krwi. Z krwi. Krwi? Bogowie, skąd masz mapę poplamioną krwią? Taką znalazłem. Jak byłem u rzeźnika, upadła mi na podłogę. Okłammy go. W takim razie nie ma problemu. W pierwszej chwili się przestraszyłem, że może z ciebie jest jakiś kryminalista. Nie no, gdzie? Kryminaliści chyba mają własnych ludzi od pracy przy dokumentach. A bo ja wiem, na tym się nie znam. Chociaż on chyba ogarnie, że to jest krew niezwierzęca. Może ogarnie, czy nie? Oho, ciężka sprawa. Naprawdę może być problem. Co nie zmienia faktu, że chętnie spróbuję doprowadzić cię do porządku. Rozumiem, że miałeś pecha, ale wyczyszczenie takiej plamy będzie... No już gada tak, że ciekawe ile będzie kosztować. Nawet nie wiem na pewno, czy mi się uda. Będziesz musiał wyłożyć trochę złota na zachęty. Damy ci. 5 dych, 100. Rozumiem. Na kiedy byłaby gotowa? Chciałbym ją mieć jak najszybciej. Proszę, twoje pieniądze. 200? No i teraz będzie mi się bardzo miło pracowało. Do zobaczenia. No to Ludwik. Powiedział, że zajmie mu to trochę czasu, a jak będzie gotowa, to wyślę po mnie gońca. Okej, okay, no to zostawmy tą mapę w spokoju. Ruszmy do Rodericha. Zobaczmy tego. Dowódca Roderich wyraża swoje ubolewanie twoim brakiem obecności i ponawia rozkaz. Dobrze. Dobra, no i znowu jest to ponicy do kłębka. To trochę ma potrwać, to udajmy się do tego Rodericha. Okej, okay, no to udajmy się jak najprędzej. No to wejdźmy do środka. Roderich. O, jesteś, witam. No, jesteś w końcu. Gdzie ty się włóczysz? No jak gdzie? Robiłem to, o czym mówiłem od czasu mojego przyjęcia do straży. Szukałem brata. No świetnie, tylko że my tutaj mamy masę kłopotów. Wysłannik potrzebuje tutejszych do pomocy. Jego gwardziści są w stanie zapewnić mu ochronę i utrzymać dyscyplinę w mieście, ale do zdobywania informacji musi mieć kogoś tutejszego. Okej. Okay. Jesteś jednym z moich najlepszych ludzi, więc liczę, że nie przyniesiesz miastu wstydu. Współpracując z kontynentalnymi. Tylko pamiętaj, jeśli z wykonywaniem poleceń wysłannika będziesz zwlekał tak długo, jak ze stawieniem się u mnie,
to skończy się to dla ciebie gorzej niż zwykłą naganą. Wysłannik przebywa w ratuszu miejskim. Nie zawiedź mnie. No dobra, idziemy. Tak jest. Tak jest. I tak samo zwięzły masz być przy nim. Pamiętaj, szacunek okazujesz również jego gwardii. Czy to dowódcom, czy zwykłym szeregowym patrolującym nasze ulice. On ma szerować. No dobra, tak z szacunkiem. W służbie jego królewskiej mości. Nowe. Nie do bycia informatorem królewskiego wysłannika. Mam wykonać wszystkiego polecenia. Znajdę go w ratuszu, czyli tam, gdzie Morris, czyli w starym mieście. No to jedziemy. Jak najszybciej. Tu. Ciekawe. Cóż to za misja będzie? Gdzie te ziomki? Pokażcie tych gwardii królewskiej. Tutaj będą? Urzędnik. Gubernatorze, co mogę ci pomóc, chłopcze? Nie no, gdzie on jest? To ten? Znajdę ich w ratuszu miejskim. Gdzie jest ratusz miejski? To jest ratusz miejski? Nie no, to jest u Morrisa. To jest ratusz miejski, mi się wydaje. Może u góry? Siedzą ziomki. Nie? Jest delikatny problem, bo nie wiem, gdzie jest ratusz miejski. O, to chyba on. Eurik. Cześć. Czym się zajmujesz? A czym może się zajmować gwardzista? A, czyli to jesteś? Służę ojczyźnie. Taki jesteś. Czyli znaleźliśmy jednak, okej. Witam. Uxlaj. Czym się zajmujesz? Podobnie jak wszyscy gwardziści, dbam o to, by wysłannik królewski był bezpieczny. Mam nadzieję, że nie będziesz mi w tym przeszkadzał. Proste, że będę. Będę. No to gdzie jest ten wysłannik? Wasza ekscelencjo, strażnik. A, to ten. Melduje się na rozkaz. To ciebie przysyła Grayson. Tak, mój dowódca powiadomił mnie, że potrzebuje pan pomocy miejskiej straży. W czym możemy waszej ekscelencji służyć? Nie traktuj tego jako obelgi, chłopcze. Ale spodziewałem się... Mardo, wybiłbym ci całą tą ekipę. Dowódca Roderich osobiście wybrał mnie do reprezentowania straży. Jeśli wasza ekscelencja jest niezadowolony, to powiadomię go, by przysłał kogoś innego w moje miejsce. Nie, niech już tak będzie. Znam Rodericha. Nie przysłałby byle pachołka. Jestem zwyczajnie zaskoczony, że ktoś tak młody tak szybko awansował w jego oczach. Wasz dowódca nie należy do ludzi, którym łatwo zaimponować. Miło mi to słyszeć. Dobrze, Marwinie. Jak zapewne wiesz, moje przybycie nie jest przypadkowe. Jest parę spraw, które wymagają natychmiastowego działania. Wiedz, że pracując dla mnie, realizujesz wolę miłościwie nam panującego Robara II. No. Zrozumiałem. Moim zadaniem jest wprowadzanie królewskich edyktów w życie na tej pięknej wyspie. Zaczniemy więc od czegoś, co bezpośrednio dotyczy reprezentowanej przez ciebie organizacji. Wolą jego królewskiej mości jest wprowadzenie standaryzacji wyposażenia Straży Miejskiej w całym Królestwie Myrtany. Żeby uniknąć chaosu i możliwie szybko wprowadzić nowe wyposażenie, postanowiliśmy nie zlecać wykonania nowego umundurowania lokalnym rzemieślnikom. Dlatego też mundury i cała reszta ekwipunku zostały wykonane w Wengardzie przez naszych najlepszych ludzi. No, no i no. Przywieźliśmy je oczywiście ze sobą. Pierwsze skrzynie powinny już być w koszarach. Resztę znajdziecie w portowym magazynie. Zdajemy sobie sprawę, że tak szybkie wprowadzenie zmian wymagałoby znacznego uszczuplenia zasobów finansowych straży. Dlatego jego królewska mość w swej łaskawości postanowił, że nie pobierze od was części należnych koronie opłat. W zamian oczekuje, że oddacie swoje stare wyposażenie. Zostanie ono odpowiednio. No chyba to fair jest. Na froncie. Może być z tym pewien problem. To nie jest prośba, tylko rozkaz. Nie obchodzą mnie więc wasze narzekania. Nie to miałem na myśli, wasza ekscelencjo. Z dumą informuję, że nasza straż podzielona jest na różne jednostki, w zależności od specjalizacji naszych ludzi. Jednostki te znacznie różnią się wyposażeniem.
Wątpię, by węgardzcy rzemieślnicy przewidzieli taką ewentualność. A więc Roderich rzeczywiście zaczął realizację swojego marzenia o elitarnych oddziałach. Trudno. Bardzo mi przykro, ale i tak będziecie musieli się dostosować do rozporządzenia obowiązującego w całym Królestwie Myrtany. Okay. Przekaż Roderichowi moje rozkazy. Za samo przeprowadzenie zmian będziesz odpowiedzialny osobiście. Dobra. Wróć do mnie, gdy sprawa będzie załatwiona. Wedle rozkazu. Węgarskie sukienki. O kurde, no coś kawa mi się będzie. Richard. Czym się głównie wykonuje? A, czyli ten też jest obrońcą. No to w takim razie teraz dajmy się do Rodericha i zobaczymy, co on na to powie. Ale raczej no na pewno nie będzie zadowolony. Lecimy turururu z Akunem. No witam. Hej ty. Zgodnie z twoim poleceniem przynoszę nowe rozkazy od królewskiego wysłannika. Znakomicie. Czego oczekuje od nas Grayson? Do koszar powinna już dotrzeć pierwsza dostawa pancerzy. Król nakazał standaryzację wyposażenia Straży Miejskiej w całym królestwie. Zgodnie z tym postanowieniem mamy zdać cały nasz sprzęt i umożliwić jego wysłanie na front. A co z jednostkami specjalnymi? Również podlegają pod standaryzację. Tylko nie to. Pół życia poświęciłem, by dobrze je zorganizować i przywrócić chwałę straży. Całe lata mojej pracy pójdą na marne. Widziałeś to wyposażenie, ten sprzęt? Mam nadzieję, że jest znacznie solidniejszy od tego, czym obecnie dysponujemy. Szczerze mówiąc, nie widziałem ich jeszcze. Skoro już dotarły, to pewnie są u Lenarta. Nie ma co zwlekać. Chodź, sprawdzimy, jak wyglądają nasze... Nie spodziewałem się, że razem ze mną pójdzie. Arvid, gdybym wiedział, że z ciebie taka ponętna kobitka, już dawno bym się tobą zainteresował. Zamknij się. Nie mogę się doczekać, aż sam będziesz paradował w tej sukni. Wielki kwatermistrz w babskiej sukience. Co tu się do cholery wyprawia? Baczność! Raczy mi ktoś wytłumaczyć, co was tak bawi? Panie dowódco, melduję, że testujemy nowe wyposażenie. Z całym szacunkiem, ale ja nie będę w tym paradował po mieście. Wolą króla jest, by wszyscy strażnicy w całym królestwie korzystali z tych pancerzy. Wy nie będziecie wyjątkiem. Panie dowódco, czy widział pan, jak one są wykonane? Może są dobre dla tych chuderlaków z Węgardu, ale dla nas, synów Archolos? Milczeć! Skoro masz taki problem z nowym mundurem, to jako pierwszy udasz się w nim na patrol. Będziesz miał okazję do przyzwyczajenia się. Dowódco, nie ma takiej! Jeszcze jedno słowo, a będę musiał poszukać nowego kwatermistrza. Arvid, pójdziesz razem z nim. Wedle rozkazu. Zrozumiałem. Wiem, że ciężko wam będzie pożegnać się z mundurem, który nosili jeszcze wasi ojcowie. Niestety, nie mamy wyboru. Przełknijcie swoją dumę i pomyślcie, ile żyć mogą one uratować na froncie. A teraz wracajcie do swoich obowiązków. Marvin, przyjdź do mego gabinetu. Potem nie będzie mnie dla nikogo. Zrozumieliście? No dobra, no to idziemy chyba, czy samo się... Widziałeś to, co... Samo mnie tepnęło. Pomijając ich krój, to nie wyglądają na zbyt solidne. Zaczynam rozumieć, po co ta cała standaryzacja. Zabrać za jednym zamachem najlepszą stal w królestwie. Muszę przyznać, że sam bym tego lepiej nie wymyślił. A w zamian dostaliśmy śmieci. Marvin... Nie powinienem cię o to prosić, ale nie mogę pozwolić, żeby moi ludzie dysponowali tak... No trudno, byczku. Coś sugerujesz? Nic konkretnego. Osobiście nie mogę sprzeciwić się woli wysłannika króla, dlatego potrzebuję ciebie, jednego z moich najbystrzejszych ludzi. Jeśli zależy ci chociaż trochę na dobrym imieniu Straży Miejskiej, to liczę, że znajdziesz jakieś... No i nie wiem, co teraz zrobić. Proszę, Marvin, potraktuj to jako osobistą przysługę. Oczywiście jego ekscelencja nie może się o niczym dowiedzieć. Mam go okłamać? Oczywiście, że nie. Być może znalazłbyś jakiś sposób, aby, powiedzmy, odroczyć proces standaryzacji.
Wątpię, żeby to całkiem rozwiązało problem, ale przynajmniej na jakiś czas będzie spokój. Popytaj też chłopaków, co myślą o swoich nowych mundurach. Nie wiem, co miałbym tutaj zrobić, ale pogadamy. Nie wydaje mi się, że jego ekscelencja chciałby słuchać naszych narzekań. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę, jednak musimy zyskać na czasie. To jak? Mogę na ciebie... Kurde, nie chcę kliknąć. Nie wiem, co o tym myśleć. Marvin, przyjąłem cię, kiedy potrzebowałeś pomocy w tym mieście. Proszę, nikt inny nie nadaje się do tego zadania. Dobrze, już dobrze, zajmę się tym. A, czyli nie mamy innego pola manewru. Znasz, jak radzą sobie twoi koledzy na patrolu. Dziś wieczorem Arvid i Leonard mają patrolować okolice Placu Targowego w nowym wyposażeniu. Zrozumiałem. Niedługo wrócę. Odmaszerować. Węgarskie sukienki. Inspekcja na pancerze za nami. Mam teraz udać się do gabinetu. No to tak, Roderick niezadowolony ze sprzętu, jaki otrzymaliśmy. Zresztą poprosił mnie, żebym znalazł jakieś niekonwencjonalne wyjście z tej sytuacji. Może w tym pomóc z badaniem, jak nowe pancerze sprawdzały się w praktyce. Wieczorami Arvid patrolował plac targowy. Powinienem zobaczyć, jak im pójdzie. Wieczorem? Bo wieczorem? Wieczorami. No to dajemy wieczór i idziemy na plac. Chyba. No i ruszmy się tam. Zobaczmy, o co tu chodzi. Targowe to chyba tutaj. Tu leży. Wydaje mi się, że to jest tutaj. I... O? Plac targowy. Plac targowy? No to jest obok Leona, tam gdzie gambit szachów. Wiem, że to jest tutaj. No to wróćmy tutaj w takim razie, jeżeli to nie tu. Tup, 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 tup. Czy zechce mi pan... Zawsze pomogę. Jak mogę. Jak idzie patrol? Sam widzisz. Jesteśmy pośmiewiskiem całego miasta. Mam gdzieś Rodericha. Nie będę robił z siebie pajaca. Wracam do koszar. Mamy rozkazy. Gdzieś mam Rodericha i jego rozkazy. Jeśli będzie chciał, to niech wywali mnie na zbity pysk. Żegnam, panowie. Widzę, że źle znosi to wszystko. A dziwisz mu się? Rzeczywiście, w tym nowym wdzianku wyglądasz trochę... Żałośnie? Musimy coś zrobić. Inaczej w przeciągu miesiąca miasto pozostanie bez straży. Masz jakiś pomysł? Bezpośrednio u Graysona nic nie wskurasz. Tu trzeba lekkiego sabotażu. Nie ma mowy, nie będę się narażać na zesłanie do Górniczej Doliny. Nie to mam na myśli. Mam pewien plan. Chcesz krótką czy długą wersję? Długą, co? Opowiedz mi wszystko ze szczegółami. Znałem kiedyś takiego handlarza. Pokłócił się ze swoim szwagrem i... Mam nadzieję, że ta historia do czegoś zmierza. Chciałeś długą wersję? To teraz słuchaj. W każdym razie, szwagier chciał mieć jeden z jego mieczy. Handlarz nie chciał się zgodzić, żeby sprzedać mu cokolwiek. Tak, i tamten będzie pierdolił jeszcze. Jakimś cudem w przeciągu nocy sprawił, że miecz zardzewiał. To nie jest realne. Żeby całkiem zardzewiał, rzeczywiście nie jest. Ale jego mistyfikacja rdzy była na tyle przekonująca, że jego szwagier dał mu w końcu spokój. W zaufaniu powiedział, że to wszystko dzięki jakiejś substancji chemicznej. Czyli potrzebujemy alchemika. Dokładnie. Nie wiem, co to było za cholerstwo, ale zdolny alchemik powinien sobie z tym poradzić. Tak, tylko w twojej historii chodziło o jeden miecz, a my mówimy o paru skrzyniach. Tanie to nie będzie, ale nie martw się. Spróbuj coś wykombinować. Ja zajmę się tym, żebyś tego mocno finansowo nie odczuł. Powiem paru chłopakom, że trzeba zrobić zrzutkę na ważny cel. Także złoto wróci do ciebie. Masz kogoś godnego polecenia? Alchemika z krwi i kości to powiem ci szczerze, że nie znam. Ale możesz spytać aptekarki Ramchy. Dobrze, w takim razie widzimy się później. Zajrzyj do mnie, jak coś załatwisz. Dobra. No to idźmy do tej Ramchy, bo wiem, gdzie ona jest. Dużo szybciej się robi zadanie, jeżeli wiesz, gdzie masz biec. To chyba tak za każdym razem jest. Tu jest i po prawej, tylko nie wiem, czy ona będzie spać. Ale jak będzie spać, to obudzimy. Tu jest ta Ramcha? Nie. Góry. Jest. Fatha twierdzi, że mogłabyś nauczyć... To nie to.
Mam do ciebie niecodzienną sprawę. Każdy tak mówi, a kończy się na zwykłej maści na ból pleców. Oj, nie, nie. Potrzebuję czegoś, co wytworzy rdze na metalu. Roztwór wody i soli. Wie to każde dziecko. Nie rozumiem, w czym problem. Powiedzmy, że potrzebuję, by rdza pojawiła się w przeciągu jednej nocy. To powinieneś iść z tym do jakiegoś maga w takim razie. Prosisz o rzeczy niemożliwe, chyba że chodzi ci o to, żeby wyglądała na zardzewiałą. O! Co masz na myśli? Mieszając sól i ocet i parę innych składników, których nazwy i tak nic ci nie powiedzą. Można stworzyć substancję, po której wytworzy się rdzawy nalot na stali. Ciekawe. Oszczędzając ci szczegółów, stal będzie wyglądać tak, jakby zardzewiała 10 lat temu. Myślę, że to powinno wystarczyć. Pytanie, ile będziesz tego potrzebować? Sporo. Chcę osiągnąć ten efekt na paru skrzyniach pełnych stali. Paru skrzyniach? A zresztą... klient nasz pan. Ile? Mogę spytać, czyją stal chcesz poczęstować tym środkiem? To nie twoja sprawa. Skoro nie moja, to trudno. O, czas pewnie będzie... Będę musiała wziąć dodatkową opłatę za ryzyko. Twoje przedsięwzięcie nie jest na pewno... No, jakbym dał tamto, to mogłoby się nie zgodzić. Chcesz, że w razie kłopotów powiem wszystko, jak na spowiedzi. Nie git. Jaka jest... 1000? 5000? 1000... Kurwa. Co do... Tak, jak się... Po 5 na skrzynię powinno tylko uważaj z tym. Środek jest mocno żrący. Jeden fa... Będę ostro... Gdyby ktoś pytał... Jasna. No to 1000 poszło. No mam nadzieję, że mi oddadzą trochę. Dobra, będę musiał prosić o zwrot kosztów. No to chwila, musimy się udać do niego, bo pewnie tutaj gdzieś stoi. Dobra, muszę namierzyć tego RP? Nie, Kabi. Czego u diabła? Oktaw też nie. Gdzie oni są? Nie. Tu nikt nie śpi. Może tu u góry? Wybaczcie, ale nie wiem, gdzie kto śpi. Sal. Lewe. Neir. Czego u diabła? Czego u diabła? Gdzie to jest? Tutaj? O, Lennart. Ej, ty. Nie, Lennart nic nie powie. Co tam robiłeś, co? Nic, nic. Nie wiem, nie widzę tego ziomka. Niech żyje król. Może on gdzieś patroluje, czy coś? Roderick, coś powiesz? Odmaszerować. Dobra, dajmy spanie. Niech będzie dzień. I może będzie stał. Kurde, ale dziwnie mi się porusza po tych lokacjach. Straszne to jest. A nie ma go tu! Czyli znowu mam dać wieczór i czekać tam? Że patroluje? Co to za ziomek, Ulrych? Nazywam się... Nie da się pełnić warty z pustym brzuchem. Dbam więc... Dobra, no da... Nie wiedziałem, że coś takiego tu istnieje. Rupert. Kim jest Rupert? Ej, widzę, że nieźle Rupert? Odnalazłeś się w mieście. A, to prawda, nie narzekam. Robota w kuchni to zdecydowanie coś dla mnie. Przy okazji mogę pomóc chłopcom, którzy cały czas siedzą na warcie, więc spełniam też swój obywatelski obowiązek. Co u reszty naszej grupy? A, on jest ze statku. Chwilę siedziała w wiosce. Z dnia na dzień wszyscy. To Silbach byliśmy wszyscy. Dość tej niewolniczej pracy za miskę ciepłej zupy. A mieszkańcy nie przestawali traktować nas jak obcych. Fabio zebrał kilku podejrzanych typów i ruszyli w stronę winnic, niby w poszukiwaniu. A, no byliśmy obok Wilczego Leża. Ja i Kazim zdecydowaliśmy się udać do miasta. Kazima widzieliśmy, jest w porcie. Anna postanowiła zostać jeszcze chwilę w wiosce.
Wspominała, że do nas dołączy, ale jeszcze jej nie ale widziałem. Nie widziałem. Kazim też gdzieś jak kamień w wodę przepadł. Słuchajcie, tak jest. Pracy, ale dość już o tym... Ciągle go... Cholera, paskudna sprawa. Jedno wiem na pewno. Jorn to twardy facet. Cokolwiek się nie stało, jest wciąż cały i jestem pewny, że go odnajdziesz. Nie poddawaj się. No to nic, no musimy dać wieczór. Albo szukać go. No nie wiem. Gdzie on kurde może być? Za dnia przesiaduje w kwaterach strażników. No to to są kurde kwatery strażników. No tu go nie ma. No to kurwa, znowu się to stało. No najgorzej. Leżę, nie? Leżę. To jest śmieszne, no bo czasami... O! Czasami się to zbuguje, bo biegnę za szybko czy coś. O, jest je... Arvid, cześć. Załatwione. Mam to, o czym mówiłeś. Naprawdę? Tak szybko? Tak, z tym, że kosztowało mnie to małą fortunę. Żołd mi tego nie pokryje. Rozmawiałem już z chłopakami. Ci, którzy nie mają gdzieś, w jakich mundurach chodzą, dołożyli coś od siebie. 1500. 500 sztuk złota. Proszę, spodziewałem się tego, że tanio nie wyjdzie. To powinno pokryć twoje koszta. Już się bałem, że będę chodził głodny przez cały następny miesiąc. Brucha w potrzebie nie zostawimy. Teraz musimy pomyśleć, co dalej. Masz jakiś plan? Udało mi się ustalić, gdzie przetrzymywane są... Tak, wiem, że 1000 kosztowały jak coś. Problem w tym, że są strzeżone przez gwardzistów królewskich. Będziemy musieli improwizować i znaleźć sposób, jak wejść do środka niezauważony. Improwizacja to moje drugie imię. Prowadź. Okej, czyli wengarskie sukienki. Lecimy dalej. Gdzie on pobiegł? A tu jest, widzę go. Już nie wiem, w co mam wierzyć. No, go. Dawaj, Arvid. Lecimy robić zadanie. Kurde, którędy on biegnie? Chwila, bo mi znikł. O, tu jest. To tutaj. Musimy się jakoś pozbyć tego strażnika. Masz jakiś pomysł? Może. Zwariowałeś? Wiesz, jakie to ryzyko? Wywalą nas na wszystkie dysk ze straży, a Roderich będzie udawał, że o niczym nie wie. Ja się na to nie piszę. Zagadaj go, ja przemknę za jego plecami. To mogłoby się udać. Tylko będziesz musiał być cholernie szybki. Nie bój się, martw się lepiej o to, o czym będziesz z nim rozmawiać. Niech będzie. No to będzie ciekawe. No i gdzie ta pota jest? Tak. Zrobione. No zrobiłem, no i co? Hej ty, co się tu kręcisz? Ja... To mój kolega. Kazałem mu czekać, to nudzi się chłopak. Ale mnie się nigdzie nie śpieszy. Nowy jest, to sobie jeszcze poczeka. Chyba, że tak. Takie podejścia do świeżaków to ja rozumiem. Czyli rozwaliliśmy teraz tę skrzynię? Zobaczmy, co powie Arvid. Możemy już iść. Niedługo kończy mi się służba. Widzisz? Pogadałbym jeszcze, ale świeżak się niecierpliwi. Wpadnę jutro. Może nawet z czymś mocniejszym dla umilenia czasu. Chodź, świeżak. Chodź, świeżak. No dobra, to idziemy. I? Jak? Udało ci się? Nie oszczędziłem ani jednej sztuki tego badziewia. Mam nadzieję, że substancja zadziała. Oby. Wiesz, ile trzeba poczekać? Z tego, co wiem, to po dobie powinna wyglądać, jakby rdzewiała dekadę. Nawet nie wiesz, jak ciężko było wejść z nimi w sensowną rozmowę. Będziesz musiał tu wrócić jutro pod pretekstem kontroli sprzętu i sprawdzić, czy wszystko poszło po naszej myśli.
Przydałoby się, gdybyś przyszedł na kontrolę w zniszczonym pancerzu. Cholera. Było tam sporo pancerzy. Mogłem wziąć jeden, zanim je wszystkie zniszczyłem. Jestem pewien, że Leonard z radością odstąpi ci swoją sukienkę. Dzięki, Arvid. Dobrze, to w takim razie czekam. No to lecimy teraz do Leonarda. Po sukienkę. No ciekawa ta misja. Bardzo. Dla mnie. A dla was jak? Fajna, nie fajna? Mi się podoba. Gdzie jest Leonard? Siedzisz? Jest i on. Hej! Są jeszcze nowo przybyłe zbroje. O, Golas. Byłbym w szoku, gdyby ich nie było. Daj mi jedną. Dobrze się czujesz? Może uderzyłeś się w głowę? Tak. Wszystko ze mną w porządku. Dawaj ten pancerz. W porządku. Nie zapomnij dbać o swoją nową sukienkę. Pancerz strażnika otrzymałeś. I co teraz? Aha, czyli muszę iść do ramy. Ramchy? Aby cię zrobiła z tym moim pancerzem. I wtedy się udamy na... Na co? Aha, na kontrolę, okej. Wróciłem. Widzę. Co tym razem cię sprowadza? Zastosowałem twój preparat. Zastanawia mnie, czy mogłabyś wzmocnić efekt na tym egzemplarzu? Oczekiwałeś rezultatów od razu? Mówiłam ci. Nie o to chodzi. Wiem, że należy odczekać dobę. Chodzi mi wyłącznie o to, żeby ten konkretny pancerz był bardzo przekonujący. Dobrze. Zostało mi jeszcze parę butelek z twojego ostatniego zamówienia. Zostaw go u mnie. Jutro metal powinien wyglądać tak, jakby miał się rozlecieć w rękach. Ile to będzie mnie kosztować? Stuwa, dwie. Powiedzmy, że będzie to darmowa usługa na poczet przyszłej współpracy. Niech będzie. No to czyli mamy iść spać. O! No to idziemy spać. Witam. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że to da radę teraz. Jak moja zbroja? Mamy. Gotowe. Sam powiedz mi, czy efekt cię satysfakcjonuje. Muszę przyznać, że przeszłaś samą siebie. Boję się go trzymać w rękach z obawy przed uszkodzeniem. Znam się na rzeczy. Dzięki. Dobra, czyli teraz... Wygląda, jakbym miał się zaraz rozsypać. Właśnie o to mi chodzi. Teraz powinienem sprawdzić, w jakim stanie są pancerze. Okej, czyli mam ubrać ten pancerz. Jak się domyślam i iść zobaczyć. Jak on wygląda tak w ogóle? Niezbyt dobrze. Nie mam jak tego przybliżyć bardziej. Nie da się bliżej. Da się dalej, ale bliżej już nie. No trudno. No to udajmy się do tego magazynu. Dużo biegania, ale no. Jest jak jest. Witam. Jeśli szukasz Arvida, to nie ma go tutaj. Ja w innej sprawie. Roderich rozkazał mi kontrolę sprzętu, który dla nas przywieźliście. Masz na to jakieś papiery? Nie mam. Jeśli masz ochotę, możesz iść go o to spytać osobiście. Albo szanownego Graysona, bo to z jego zlecenia działam. Nie ma potrzeby, możesz wejść. Okej. Okay. Idę, witam. Chcę mu otwierać, czy co? Rzeczywiście wyglądają, jakby rdza wyżerała je od lat. Wszystkie czy jedna? Jedna, okej. Okay. Gwardzista? Pokład zadziałał. Zbroje wyglądały, jakby niedawno się tylko do rzucenia. Pora wrócić do Arvida i Rodericha. Okej, okay, no to dajmy się. Jeszcze raz, do koszar. Dzisiaj będzie dużo biegania, ale... Ciekawe. Niby jesteśmy w pobliżu. Czy Arvid już będzie siedział tutaj dalej? Nie, on tutaj był. Obkręćmy. Leży, witam. Nasz plan zadziałał. Byłeś w magazynie? Tak, cały sprzęt wygląda, jakby został wyłowiony z dna morskiego. Świetnie. Może to przekona Graysona. Wpierw zdam raport Roderichowi. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Okej. Okay. Nie zapomnij o pancerzu. Mam pancerz, mam. Dobra, udajmy się do Rodericha. Cześć, Roderich.
Wracając do kwestii nowych pancerzy. Udało ci się coś zdziałać w tej sprawie? Z przykrością melduję, że nowe wyposażenie nie nadaje się do użytku. Przepraszam, możesz powtórzyć? Najlepiej sam zobacz. Zardzewiałe, takiego wyposażenia nie przyjmę, choćbym miał za to zapłacić głową. Byłem na kontroli w magazynie. Wszystkie pancerze wyglądają podobnie. Jak Grayson mógł dopuścić się takiego niedopatrzenia? Czekaj, to nie jest niedopatrzenie Graysona, prawda? Sabotaż? To poważne oskarżenie. I z jakim głosem? Jaka szkoda, że nie mamy teraz czasu na dokładne przyjrzenie. Bez kitu, nie mamy czasu. Pójdziesz teraz do Graysona i powiesz mu, że odmawiam wymiany ze względu na stan dostarczonego wyposażenia. Dobra. Oczywiście. I będę chciał z tobą poważnie porozmawiać, jak tylko wrócisz. No i dziękuję za poinformowanie mnie o tym problemie. Wydaje mi się, że Arvidowi też należą się podziękowania. O szczegółach porozmawiam. Węgarskie sukienki. Teraz wystarczy zdać meldunek. No dobrze, to idziemy zdać meldunek. Temu ziomeczkowi, który przepłynął z flotą. No, wejdźmy do góry. Witam. I sejwik. No chodź. Grayson. Ej, ty. Cześć. O. Jeśli chodzi o sprawę z nowym wyposażeniem... Trochę ci to zajęło. Czyżby Roderich śmiał rozważać odmowę? Roderich rozkazał mi przekazać, że nie przyjmie oferowanego przez waszą ekscelencję wyposażenia. Słucham? W takim razie to ostatni dzień Rodericha jako dowódcy Straży Miejskiej. Źle mnie, ekscelencjo, zrozumiałeś. Dowódca odmówił przeprowadzenia standaryzacji ze względu na stan, w jakim jest to wyposażenie. A co z nim jest nie tak? No tak, zobacz. Tak wygląda przykładowy pancerz. Byłem też sprawdzić, czy dotyczy to pojedynczych sztuk, czy też całości transportu. Z wyłączeniem pierwszej skrzyni, która trafiła do koszar, wszystkie pancerze są zardzewiałe. To niemożliwe. Rozkazałem je zabezpieczyć. Nie śmiem wątpić. Fakty natomiast pozostają takie, że w takim wypadku straż nie może oddać swojego wyposażenia. Będę musiał przeprowadzić stosowne śledztwo w tej sprawie. Ale dobrze. Biorąc pod uwagę okoliczności, jestem zmuszony przełożyć standaryzację na kiedy indziej. No i git. Przełożyć? Przypływam na Archolos przynajmniej raz w roku. Z moją kolejną wizytą osobiście dopilnuję, żeby sytuacja się nie powtórzyła. Rozumiem, że taką wiadomość przekazać dowódcy? Przekaż Roderichowi, co następuje. Standaryzacja wyposażenia zostaje odłożona w czasie. Najprawdopodobniej do mojej następnej wizyty. W międzyczasie zlecę kowalom naprawę sprzętu. O ile będzie to wykonalne. Jako zadośćuczynienie za problemy, obiecuję zdobyć parę skrzyń specjalnie dla Archolos. Może ja załatwię kowala. Mam pewne znajomości w mieście. Zatem na pewno znasz Odgara. Pewnie. Jemu zleć to zadanie. Ale kwestie finansowe niech omówi ze mną osobiście. Dobra. Przekaż mi tylko wstępne szacunki, jak dużo czasu mu zejdzie. Zrozumiałem. No to dobra, to teraz biegniemy do Odgara na szybkości, bo nie wiem, jak długo będzie trwał ten odcinek. A nie chcę, żeby było za długo, sami rozumiecie. Do Odgara, okej. Okay. Tak? A, Odgarem. Dobra, no to go. Szybko. Jest i Odgar, siema. Hej, ty. O kurde, nie będziemy gadać z kamieniem. Hej, ty. Witam. Przysyła mnie Grayson. W takim razie mogę spodziewać się dużego zlecenia. Spójrz na to. Ile zajmie ci jego naprawa? Całkiem zardzewiały. Zaraz. To nie jest rdza. Co ty kombinujesz? No? Cicho, głupcze. Chcesz zarobić podwójnie? A kto by nie chciał? Może zechcesz wyjaśnić mi, o co w tym wszystkim chodzi? Grayson chciał wprowadzić te pancerze do użytku w straży. Jak możesz się domyślić, niezbyt nam się to w straży spodobało. Nie jest to solidna robota. Tani zamiennik w porównaniu z tym, czym obecnie dysponujecie. Sprawa wygląda tak. Weźmiesz zlecenie od Graysona. Warunki finansowe omówisz z nim osobiście.
Powiedz mu proszę, że będziesz potrzebował paru miesięcy, żeby wszystkie egzemplarze doprowadzić do porządku. Roderich i reszta straży z pewnością się odwdzięczą. Tyle już lat współpracuję ze strażą, że szkoda byłoby tracić takie... Zgadza się. Zgoda, ale powiedz Roderichowi, żeby szykował pękaty mieszek. Przekaż Graysonowi, że przyjdę naj... Załatwię sprawę, uda się do Graysona. O, krotepek, super. Ty. Rozmawiałem z Odgarem. I? Podejmuję się zlecenia. Prosiłby przekazać, że zajmie mu to prawdopodobnie parę miesięcy. Pojawi się u ciebie, gdy tylko obowiązki pozwolą mu opuścić kuźnię. Pojawi się u ciebie, gdy tylko obowiązki pozwolą... Co jest grane? Czego dwa razy to samo? Dobrze się spisałeś. Ciekawe. Możesz złożyć meldunek u swojego dowódcy. Tak jest. Marwinie, gdybyś potrzebował dodatkowego zarobku, zgłoś się do mnie później. Potrzeba mi takich zdolnych ludzi. Nawet takich, którzy myślą, że są bardziej cwani niż są w rzeczywistości. On chyba wszystko wie. Nie rozumiem. Naprawdę myślisz, że to pierwsza jednostka straży, która kombinuje jak... tak myślałem. Poza Archolos bywam także w innych rejonach królestwa. W każdej jest taki Roderich. Nie wiem, jak sprawiłeś, że ten sprzęt zamienił się w złom i nie potrafię udowodnić swojego udziału w tej sprawie. Muszę Beka. Jednak przyznać, jesteś pierwszym, któremu udało się mnie przechytrzyć. Prawie mi to zaimponowało. A widzisz. Ja wcale nie... Na poczet naszej przyszłej współpracy lepiej o tym więcej spoko. Nie rozmawiajmy. Nie gadaj też o tym z Roderichem. Macie po prostu szczęście, że są pilniejsze sprawy niż wasze zbroje. Zapraszam ponownie. W stosownym czasie. Czasie. Spoko. Węgarskie sukienki. Gryzłem kazał przykład Roderichowi. Dodatkowo pracę. Teraz powinienem wrócić do Rodericha, więc teraz pójdziemy do Rodericha. Dobra, to na początku udajemy się do Rodericha. Powiedzmy o wszystkim. Zobaczymy, co się wydarzy. No, pobiegnijmy na szybkości. Trochę żałuję, że nie mam akrobatyki. Ale... No, niepotrzebnie stąd zaskoczyłem. No, ale to tak parę sekund w te czy w te. O! Zdajesz sobie sprawę, że naraziłeś nas wszystkich? W przeciwieństwie do reszty podjąłem jakieś działania. Ja i Marwin. O, wilku, mowa. Arvid, wrócimy do tej rozmowy później. Odmaszerować. Tak jest! Niech żyje król! Niech żyje! To pogadajmy, no. Hej, cześć, Roderich. Wracasz od gry? Tak, mam wieści. Dobre i złe. Zacznij od tych złych. Złe są takie, że Odgar zorientował się, że zbroje są w lepszym stanie niż na to wygląda. Jak to? Przecież są przeżarte przez RZ. Tylko tak wyglądają. Arvid wpadł na pomysł, że przy pomocy alchemika może uda nam się oszukać Graysona. W większej części plan się udał. Z tym, że Odgarowi będziemy musieli nieźle zapłacić za milczenie. Za dobry wizerunek straży jestem w stanie zapłacić niezłą sumkę, tym się nie przejmuj. Dobra. Standaryzacja jest odroczona. Grayson przy kolejnej wizycie będzie chciał wrócić do tematu. Git. W takim razie udało nam się kupić trochę czasu. Do jego następnej wizyty sytuacja może się zmienić, albo nawet znajdziemy zastosowanie dla tego badziewia. Dobrze się spisałeś, jestem pod wrażeniem. Git. Nic bym nie osiągnął bez pomocy Arvida. Dlatego najwyższy czas, by chłopak dostał awans. Jeśli będziesz z nim rozmawiał, możesz mu przekazać moją decyzję. Powiem. Wracając do ciebie, serdecznie dziękuję. To dla mnie wiele znaczy. Nie ma o czym. Wajpuka Expa. Jest. Zasłużyłeś na nagrodę. Proszę, to dla ciebie. Co tam mamy? I wiedz, że ty również poczyniłeś krok w stronę awansu. Jeśli nie osiądziesz na laurach, to czeka cię wielka przyszłość w naszych szeregach. Ale dosyć tych komplementów. Węgarskie sukienki, czyli misja zrobiona, jak dobrze rozumiem.
Okej, okay, no to teraz udajmy się jak najszybciej do Arvida. Przekażmy mu informację, jest i on. Hej, gratuluję. Niby czego? Całą robotę wykonałeś ty. Roderich kazał mi przekazać, że zostaniesz awansowany w najbliższym czasie. To ci niespodzianka. Bez ciebie by mi się nie udało. Daruj sobie. Najważniejsze, że nie będziemy musieli paradować w tych sukniach. Przynajmniej przez jakiś czas. Powodzenia, Marvin. Gdybyś czegoś potrzebował, wiedz, że możesz na mnie liczyć. Wiem, dzięki. No i git. Powiedzieliśmy wszystko. Czyli mamy tylko misję z Graysonem i ponicę do kłębka. Czyli mamy tak. Misję Graysona aktualnie, jeżeli są jeszcze jakieś. Mapę do oczyszczenia. I odnieść do Volkera powiedzenie, co tam odkryliśmy w Wilczym Leżu. Ale to już następnym razem, także ja dziękuję wszystkim. Dziękuję za wszystkie polubienia, komentarze, subskrypcje. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, w zależności kiedy to oglądacie. Także ja uciekam. Trzymajcie się i do następnego. Pa, pa!